faza grupowa. Kluczem do zwycięstwa będzie zachowanie przez jedną z drużyn zimnej krwi. Wygra zespół, który popełni mniej błędów. Celtic rozpoczyna spotkanie. Przed nami 90 minut, myślę, że fantastycznego futbolu. Manchester czy to wykorzysta? Brawa za to przejęcie w polu karnym. Fernandinho. To była interwencja najwyższej klasy. Znakomita ocena sytuacji, a także refleks. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Podanie po skrzydle. Czy to wykorzysta? Uderzenie? Jest! Znakomicie! Nie mogli tego zrobić lepiej. Pierwszy strzał i bramka. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Piąta minuta i jest pierwsza bramka. Johansen. Bakaso. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Fernandinho. Będziemy mieli rzut z autu. Kolarow. Fantastyczna interwencja. Stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo. Szansa dla Manchesteru City z rzutu rożnego.
Silva. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Yaya Touré. O to chodziło! Nie wyszło im to do grania. Obrona w posiadaniu piłki. Sędzia odgwizduje faul gracza Manchesteru City. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Ależ piękna bramka. Brawa po turce, widać jaki ma puls piłkarski. Masz rację, jeszcze dodatkowo spryt, tu nie liczyła się siła, ale tak jak powiedziałeś, precyzja. Spójrzmy na to z innego kąta. Johansen. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Sędzia gwiżdże, jaka będzie decyzja? No, piłkarz Celtiku przesadził tutaj z interwencją. Mamy zatem żółty kartonik w tym meczu. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Mało nóg nie połamał przeciwnikowi, spóźniony w ślizg. I słuszna decyzja sędziego. Ale znakomicie interweniuje, wyłapując teraz piłkę po strzale z rzutu wolnego. Biega na pozycję. No znakomicie, co teraz? Jest okazja i mamy gola, proszę Państwa. Ależ jest skuteczny. To jego drugie trafienie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Samir Nasri. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. No, strzela! Odbił piłkę. Fernandinho! Sędzia pokazał, że będzie rzut rożny. Ciekawe, jak go rozegrają. Ładnie wychwycił.
Johansen. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Odważne wyjście z bramki, ale opłaciło się. Doskonała interwencja, naprawdę znakomita. I Manchester City za chwilę z rzutu wolnego. Sam Gnabry. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak muchę, która wolno leci. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny, nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja, żółta kartka. Tak, no widać wyraźnie w powtórce, że było tu trochę szarpaniny. Niepotrzebne to wszystko. Mało nie porwał mu koszulki. Wydaje się, że sędzia za późno odgwizdał przewinienie. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat 3-0. W pierwszej połowie widzieliśmy nierówną walkę. W tym zderzeniu Dawida z Goliatem Dawid ma niewielkie szanse. Przed nami drugie 45 minut. Mam nadzieję, że spotkanie nie będzie tak jednostronne jak dotąd. Czy to wykorzysta? Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Aguero. Johansen. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Aguero. Spokojne wyjście i pewna interwencja bramkarza. Ale jeżeli chcą wygrać ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do bramkarza. Brown. Ależ walczą o piłkę. Wejście obrońcy. Jak zareaguje arbiter? I będziemy mieli zmianę w Celticu Glasgow. Przy piłce Kompany. Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozerskie zagranie. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Kolarow. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Griffiths. Kolokurę teraz. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Podanie w tempo, ale nic z tego. Griffiths. Przy piłce Kompany. Odegrał ponownie piłkę. Silva. Zdecydował się na strzał. Nie, nie mają litości dzisiaj nad przeciwnikiem. Kolejny gol powiększa ich przewagę. Nie ma litości dla rywali. Hat-trick. Kompletuje dzisiaj te bramki. Tylko pozazdrościć. Fenomenalna skuteczność. Golkiper był bezradny. Z takiej odległości nikt się nie myli.
No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Johansen. Fernandinho. Mamy out. Za chwilę wznowienie gry. Griffiths, byłem pełen obaw, ale chyba niepotrzebnie. Twardziel z niego. Tak. Na szczęście nie stało mu się nic poważnego. Czy to wykorzysta? No, będzie gol? No i zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry. Rzut rożny. Trener Celticu wprowadza na boisko nowego zawodnika. Brawo! Dobre wybicie głową. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Silva. Jest szansa, piłka w kapce. Mamy powtórkę bramki, ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szanse rywali, nawet na remis. No dobrze, obejrzyjmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Kibice byli pewni zwycięstwa, a ich ulubieńcy, no, dają im satysfakcję. Tym bardziej, że trafili na słabszego dzisiaj rywala. Aguero. Dobrze się pokazał. Wychodzi na czystą pozycję. Piłka w rękach bramkarza. Takim strzałem nie da się nikogo zaskoczyć. Griffiths. Wyglądało, że upadnie. Brawo! Utrzymał równowagę. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. I będziemy mieli zmianę w Celticu Glasgow. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. To ma szansę! Wybija, ale piłka wciąż w polu. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Yaya Touré. Jeszcze troszkę do końca, ale myślę, że znamy zwycięzcę. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. No, wyraźnie uraz daje mu się we znaki. Jest szansa na groźną akcję. Oddaje strzał. Odbił piłkę. Sędzia odgwizduje faul gracza Manchesteru City. Yaya Touré. Wspaniałe podanie. Dobry pomysł, ale nie najlepsze wykonanie. Ostrzel, 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 ostrzel.
5-0 to rezultat tego spotkania jednostronnego. Brawa dla zwycięzców. Imponujący wynik i całkowicie zasłużony. Gra do jednej bramki. To była prawdziwa piłkarska uczta z deserem, wspaniałymi bramkami, taką walką, którą będziemy pamiętali, zmieniającymi się akcjami. Aż szkoda, że się skończyło. Do usłyszenia, mówi Dariusz Szpakowski.